sobie właściciel sklep. No i akurat tak się stało, że bardzo, ale to bardzo nie lubił Chińczyków. Miał jakiś do nich totalny uraz. No i akurat tak się złożyło, że pewnego dnia do jego sklepu chodzi Chińczyk i mówi: dzień dobry. Dzień dobry, odpowiada oczywiście wkurzony sprzedawca. Chińczyk do niego mówi: ja chcę kupić pedigree, a dla moich pies. Na co sprzedawca odpowiada: ja ci nie sprzedam tego pedigree, jeśli nie przyjdziesz z psem, bo ty jesz psy. Na co Chińczyk odpowiada: no ale ja nie chodzę z psem do sklepu. Ci nie sprzedam, koniec, kropka. No cóż, zły Chińczyk poszedł do domu po psa, przyszedł z tym psem. No i kupił te pedigree. Na drugi dzień przychodzi ten sam Chińczyk i chce kupić Whiskas dla swojego kota. No i znów ten sam wredny, chamski sprzedawca, który nie lubi Chińczyków, odpowiada mu: ja ci nie sprzedam, dopóki nie przyjdziesz z kotem. No a Chińczyk odpowiada: no ale ja nie chodzę z kotem na zakupy. Co jest chyba normalne, bo chyba nikt nie chodzi z kotem na zakupy, ale spoko. No a co ten sprzedawca: nie, ja ci nie sprzedam. No, jeszcze bardziej wkurzony ten Chińczyk oczywiście poszedł do domu po tego kota, poszedł z kotem do sklepu, no i kupił tego Whiskas. No i ten Chińczyk postanowił, że zemści się na tym sprzedawcy sklepu. Zemsta była słodka, wiecie jaka? Przychodzi trzeciego dnia Chińczyk do sklepu. Ten tam, wiadomo, sprzedawca wkurzony na widok Chińczyka, bo bardzo ich nie lubił. No i Chińczyk podaje mu torebkę papierową i mówi: pan włożyć tu rękę. Na co sprzedawca odpowiada: no ale po co? Pan włożyć tu rękę. No cóż, sprzedawca włożył rękę, a Chińczyk do niego: pan pomacać. No, ciepłe? Ciepłe, odpowiada sprzedawca. Miękkie? Miękkie, odpowiada sprzedawca. Na co Chińczyk z grubej rury mu odpowiada: ja chcieć kupić papier toaletowy, ja przyjść z gównem do sklepu.